Hallo, ich bin der Patrick. Ich bin jetzt 29 Jahre alt, arbeite bei Amazon seit über 6 Jahren und heute war ich beim Streik. Około 3 lat. W Amazonie pracuję niecałe 2 lata, w listopadzie dokładnie będę miał przepracowane 2 lata. W Amazonie pracuję od 1 sierpnia 2016 roku. Je m'appelle Jean-François Béroir. Je fais du picking essentiellement depuis 5 ans maintenant chez Amazon. Ich bin Mike Oberländer. Ich arbeite jetzt seit 15. Oktober 2009, also jetzt fast 8 Jahre bei Amazon. Ich bin dort ein sogenannter Picker, also meine Aufgabe ist es, die Artikel halt zu holen. Pracuję na dziale Vendor. My na Vendorach zwracamy produkty, które się nie sprzedały na hali. Beim Picken bin ich am Tag ungefähr bis zu 20 Kilometer unterwegs. Dort habe ich einen Handscanner, der mir immer sagt, wo ich hin muss. Und aus den Fächern hole ich dann meinen Artikel raus, lege den in meine Transportkiste und das ist dann beim Picken mein Alltag. On soulève beaucoup de charges avec des colis plus ou moins lourds, enfin des articles ou des colis une fois qu'ils sont faits. Le picking, on a beaucoup de déplacements, on fait, je pense, une dizaine de kilomètres dans la journée. Na dziale Pacto przede wszystkim część czasu poświęcamy na to, żeby stać w miejscu i pakować. Czyli na paku ściągam skrzynkę z taśmy, wybieram przedmiot, biorę karton na przykładowo i pakuję go w karton, biorę taśmę, zaklejam i rzucam gotowy karton na taśmę dolną, gdzie jedzie dalej przesyłka. Les pathologies qu'on va avoir, c'est des problèmes d'articulation, des problèmes de tendinite, des problèmes, problèmes de dos. Trzeba patrzeć w monitor cały czas, sprawdzać każdy jeden produkt, czy się zgadza, czy się nie zgadza, skręty szyi, lewa, prawa. I to też idzie na staw tutaj, na karki. Czyli jednak to jest odczuwalne. Nogi kręgosłup z rękoma nie mam żadnego problemu, ale nogi kręgosłup bardzo. Ostatnimi czasy skurcze nóg, rwa kluczowa łapie na przykład. Nach 8 Jahren merkt man schon, dass es so ein bisschen auf die Gelenke geht, also die Armgelenke, die Knie, die Knöchel, also die tun jetzt schon öfters weh als vor 8 Jahren. No po prostu nie ma ruchów tam. Cały czas się stoi w miejscu no i zdrowie jednak dostaje. Die Lichtverhältnisse bei Amazon sind nicht die besten. Man merkt auch, dass die Sehschwäche oder die Augen mit der Zeit nachlassen. Es gibt Leute auch, die Hautprobleme haben. Od suchego powietrza i od kurzu często też bolą mnie tam zatoki. Die Luft, das merkt man richtig, wenn man in die Hallen reinkommt, die steht. Gott sei Dank habe ich da keine Probleme. Ich kenne aber andere Kollegen, die Neurodermitis haben, die dann doch schon richtig Probleme bekommen oder auch gerade ein bisschen allergisch auf Staub sind, die dann auch ein bisschen mit sich zu kämpfen haben und dann auch Antiallergikum und sowas einnehmen müssen. Co do w przypadku chorób w Amazonie, no to moim zdaniem dużo ludzi choruje, zwłaszcza w sezonie zimowym, gdzie jest zapanowanie na grypę. Można łatwo się przeziębić, bo ludzie tak naprawdę się boją chodzić na tak zwane L4 chorobowe, ponieważ no, boją się konsekwencji tego, że mogą stracić pracę albo jakichś innych nieprzyjemności w pracy. Przez to, że się boją chodzić, ludzie po prostu przychodzą chorzy do pracy, zarażają innych i jeden od drugiego się zaraża. Bo ponadto Amazon wprowadził jeszcze dodatkowy system Comperio, firma zewnętrzna, która kontroluje ludzi, którzy są na zwolnieniu chorobowym, przebywają na tym i po prostu ta firma ich kontroluje
I ludzie w tym przypadku jeszcze bardziej się boją chodzić na chorobowe, bo nie wiedzą, jak się zachować w danej kontroli, o czym mogą rozmawiać, o czym nie mogą rozmawiać. I wychodzi na to, że tak czy siak przychodzą chorzy do pracy. Największy wpływ na moje zdrowie ma stanie po 10,5 godziny. Są dwie 15-minutowe przerwy, jedna pół godzina, lecz to nie wystarcza na odpoczynek, bo stoimy cały czas. Nie mamy możliwości, aby usiąść chwilę odpocząć. Także tutaj no, w tym wypadku to jest 10,5 godziny stania plus dojazd do pracy. No to tak poza domem jesteśmy około 13-14 godzin, nie jesteśmy cały czas na nogach. W ciągu tych 10 godzin nie można usiąść, bo najpierw nie można odpocząć, gdyż no, trzeba iść zgłosić to najpierw do menadżera. No ale wiadomo, że menadżer nie pozwoli na taki odpoczynek, gdyż no, trzeba iść. Menadżer musi to zgłosić do medyka, jakby to była jakaś choroba wielka, żeby móc sobie odpocząć. Ja zważyłbym, bo mamy możliwość, to, bo man sich mal so vielleicht zwei Minuten mal kurz hinsetzen könnte, mal verschnaufen. Haben wir leider nicht. Also bei uns in den Picktowern gibt es keine Sitzmöglichkeiten, wo du mal kurz verschnaufen kannst. Und wenn man sich dann halt, sage ich mal, auf eine Kiste setzt oder mal kurz bei der Treppe ausruht, dann ja, kann es passieren, dass man dann auch sofort angehalten wird, wieder aufzustehen, weil man ja nicht sitzen soll, man soll ja auch schließlich weiterarbeiten. Jeżeli się nie skanuje produktu powyżej 3 minut, to wychodzi to w systemie i oni to naliczają jako dodatkową przerwę. Żadna z tych przerw nie jest przerwą wystarczającą, bo jeżeli chciałby się skorzystać z posiłku w Amazonie, kolejki, które są do wydania posiłku, są na tyle długie, że wystarczy nam tylko na to, żeby pójść, stać w tej kolejce, zjeść ten posiłek. Ale już jest problem z tym, żeby skorzystać z toalety. Wenn die jetzt versuchen, Druck auszuüben, wegen, sag ich mal, Zahlen, dann sage ich mir, in meinem Arbeitsvertrag steht nichts von Zahlen drin. Das ist ein Drucksystem, was Amazon zwar immer wieder versucht, aber bei der Stammbelegschaft selber nie wirklich Anklang findet. Aber die neuen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch befristet angestellt sind, bei denen fruchtet das schon, weil dann heißt es hier, deine Zahlen, die müssen stimmen, da musst du jetzt ein bisschen schneller werden. Und ja, man merkt das dann schon, weil die dann richtig losrennen. W Amazonie jest presja na wysyłanie przesyłek CPT, które muszą wyjść na określoną godzinę. Często jest też tak, że jest to stresująca sytuacja, bo później jest straszna gonitwa, żeby to po prostu wyszło. I tak naprawdę później menadżerowie, liderzy biegają i pilnują, żeby każda przesyłka wyszła. Idąc do pracy jestem już denerwowana, w pracy jest cały czas to napięcie, co znowu. Gdzie mnie przeniosą, gdzie mnie przerzucą, czy to stanowisko będzie sprawne. I stres jest potworny i to najbardziej mnie męczy. Stres wychodzi taki, że i presja na tym, że są podstawiane na przykład pojemniki, raz, że wyciąga się z linii i pakuje się, do tego przychodzą tak zwani PG i podstawiają na pod nogi kolejne skrzynki TOTY do spakowania i po prostu jest taka presja, że musimy, nie wiemy czy mamy brać z lewej strony, czy te przedmioty, które są z prawej strony pod nogami. I w ten sposób wychodzi duża presja i psychika, bo nie wiadomo, które rzeczy pierwsze mamy wziąć pod uwagę. Ja, das Arbeitstempo ist auf jeden Fall ein Problem. Also man kriegt regelmäßig Feedbacks, wo halt jemandem eine Stückzahl vorgegeben wird, wie viel man eine Stunde zu schaffen hat. Und da wird halt auch immer betont, in welcher Region man sich befindet und dass man doch noch mehr könnte. Jeżeli na parku ktoś powoli pracuje, to zaś przychodzą i mówią, że zbyt wolno pracuje, ma za niskie rejty i
proszą, wręcz wymuszają na to, żeby pracowali szybciej. Es werden teilweise Leute vorgeschrieben, dass sie nicht so oft auf Toilette gehen sollen. Das klingt ein bisschen komisch, aber man versucht mit allen Mitteln Druck aufzubauen. Also auch über, wie gesagt, über Feedbacks, die regelmäßig stattfinden, indem man halt zum Platz zitiert wird und dann wird einem die Kurve gezeigt, wie viel man in den letzten 14 Tagen oder so pro Stunde an Artikeln gepickt hat. Und wenn man dann halt nicht im Soll ist, kriegt man halt klar gesagt, dass man seine Leistung steigern soll. Ja, das sind halt Vorgaben von Amazon, die meines Erachtens nach nicht wirklich schaffbar sind. Ja zatrudniłam się w Amazonie. Bardzo szczególnie kładłam nacisk na to, aby wyrobić normy, zrobić te rejty, więc rzadziej korzystałam z toalety, mniej piłam i to spowodowało, że w pewnym momencie zaczęłam mieć problemy z nerką i stąd były też moje dwa pobyty w szpitalu, osadziły mi się tam kamienie. Też lekarz powiedział, że byłam strasznie odwodniona, przemęczona, ale to był efekt tego, że mniej piłam. A później właśnie miałam w Amazonie wypadek, który spowodował, że chorowała mnie całe, właściwie 5,5 miesiąca. Ja wracając po 5 miesiącach do pracy, byłam w kompletnym szoku. Moje koleżanki, z którymi przyszłam tam do pracy, które też pracowały dobrze, bez żadnych nagan, zwolnień, pushbacków, one zwolniły się same. Nie wytrzymały presji psychicznej, nie fizycznej, psychicznej. Psychicznej to chodziło tutaj o to, że zaczynały pracę przy stanowisku, za chwilę były przenoszone na inne stanowisko, odnoszono się do nich w sposób niegrzeczny, co też ich, to też je stresowało. I ta atmosfera wpłynęła na tyle na te dziewczyny, że wolały odejść same. Czy tryb zmianowy bardzo dużo ma wpływ dla na przykład mojego organizmu, gdyż na przykład po nocce, przyjeżdżając do domu, śpię do przykładowo 13 i człowiek nie jest w stanie się przyzwyczaić do tego samego trybu życia. No bo później, jeżeli przechodzimy na okres dniówek, no to człowiek nie jest w stanie się przestawić tak szybko i wtedy organizm niszczeje tak jakby, nie? Jeżeli chodzi o pracę 10-godzinną i dojazdy po 1,5 godziny w jedną stronę, no to nie jestem w stanie na przykładowo uczestniczyć normalnie w rodzinie, gdyż przyjeżdżając o 6 rano do domu, jeszcze muszę na przykład dziecko uszykować do szkoły, czyli nie śpię na przykład do 7, bo wtedy dziecko wstaje. Muszę uszykować mu jeść, odprowadzić do szkoły, czyli jest to kolejna godzina, czyli jest to do 8 i wtedy mogę się wtedy tak przykładowo na przykład położyć spać i odpocząć po tej pracy. No ale to też nie za długo z tego względu, że jeśli dziecko na przykład wraca 11:30 do domu, ja też muszę być na nogach i zrobić obiad i przyszykować, gdyż na przykład żona jest w pracy do 14, jeżeli ma pierwszą zmianę. A ja muszę na przykład to wszystko zrobić, następnie szykować na 16 już na przykładowo na nockę do pracy, czyli mam snu może niecałe 6 godzin. No w pracy w Amazonie no, czuję się wykończony, tak naprawdę jestem padnięty po 4 dniach pracy. Już jak mam mieć weekend, to tak naprawdę półtorej dnia, około 30 godzin muszę odpoczywać. Nie mogę wykonywać żadnych czynności poza odpoczynkiem, bo nie jestem w stanie. Bolą mnie mięśnie, nogi, plecy,
No, tak naprawdę no, też nie mam czasu przez to wykonywać jakieś swoje hobby. Arbeitsunfälle gibt es immer wieder mal. Also das geht von, dass ein Artikel die aus Fächern auf den Kopf fallen oder dass man in ausgelaufenen Flüssigkeiten ausrutscht und sich da die Gelenke kaputt macht oder Bänderdehnung oder Bänderrisse verursacht werden. Man sagt immer, dass wir quasi mehr aufpassen müssen oder also es wird nicht an den Arbeitsbedingungen was geändert, sondern die Verantwortung wird immer auf uns Arbeitnehmer abgewälzt. En général, les gens sont mal informés sur la nécessité d'aller à l'infirmerie, voir le médecin du travail, sur la nécessité de faire reconnaître que quand on a une tendinite, c'est une maladie professionnelle. En France, on a un système qui permet, quand on a une maladie professionnelle, de pas subir une sorte de carence en maladie. En France, si on est en arrêt maladie, les trois premiers jours ne seront pas payés. Si on est en maladie professionnelle, ces jours-là seront payés, par exemple. Et les gens ne sont pas informés qu'ils ont un dossier à demander à leur médecin, à eux, pour faire reconnaître toutes ces choses-là. 21 sierpnia zeszłego roku, 2016 roku, przyszłam do pracy w niedzielę, stanęłam przy stanowisku, które było niesprawne od samego początku i tak naprawdę zamiast przenieść mnie na inne stanowisko, zostawiono mnie na tym stanowisku i po niecałych dwóch godzinach spadł mi podajnik papieru na nogę. Także stłuczenie pod udział stawu skokowego. Nie udzielono mi wtedy żadnej pomocy. Ratownik medyczny stwierdził, że zatrapałam się paznokciami, jestem zdolna do pracy, więc pracowałam z ostłuczoną nogą przez te 11 godzin. Ratownik medyczny z zewnątrz czy amazoński? Amazoński. Ja poprosiłam o przewiezienie karetką na prześwietlenie tej nogi do szpitala. Odmówiono mi tego. Kazano mi jechać, ja byłam na zmianie dziennej, kazano mi pracować do końca i po pracy miałam pojechać na oddział pogotowia ratunkowego, aby mi tam zrobili prześwietlenie nogi. Konsekwencją tego, że nie udzielono mi właściwej pomocy, jest to, że problem, jaki wystąpił u mnie z nogą, będzie już do końca życia. Wracając do pracy, po prawie 6 miesiącach chorobowego z ortezą na nodze, pierwsza moja praca to była praca na ściankach, gdzie musiałam chodzić przez 11 godzin po drabinie tam i z powrotem. Nie? To spowodowało, że po 2 tygodniach pracy uraz się odnowił i wróciłam z powrotem na zwolnienie na 2,5 miesiąca. Also eigentlich ist so unter der Belegschaft die Resignation in der Hinsicht schon ziemlich groß. Ich sag mal, die Einzigen, die sich jetzt dagegen wehren, sind aktuell wir, die uns im Arbeitskampf befinden. Wir haben jetzt aktuell, dass wir quasi einen sogenannten Gesundheitstarifvertrag gerade aufstellen wollen, wo halt gesund erhaltende Arbeitsmaßnahmen drin stehen sollen. Wir gehen immer wieder mit Forderungen auch an den Arbeitgeber. Wir versuchen über den Betriebsrat Druck aufzubauen, dass da Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden und die dann auch eingehalten werden oder auch umgesetzt werden, was recht schwierig ist. Amazon hat dann noch diesen Gesundheitstag und diverse Obsttage. Aber das ist auch alles auf den Punkt zurückzuführen, wo die Kolleginnen und Kollegen, die draußen streiken, gesagt haben, wir möchten einen Tarifvertrag, der auch für die Gesundheit mit zuständig ist, also so ein Gesundheitstarifvertrag, wo man gewisse Dinge, Abläufe, Rotation etc. drin regeln kann. Und aufgrund dessen, wo wir mit diesem Thema angefangen haben, hat eben Amazon reagiert, hat das Jahr der Gesundheit ausgerufen und darauf erst sind dann diese ganzen Smart Every Day und Gesundheitstage, Obsttag etc.
alle erst drauf gefolgt. Jako w komisji PHP składamy wnioski, które są akceptowane na komisjach BHP i nie są w ogóle respektowane w Amazonie. Są zgłaszane, chodzimy na przykład do menadżerów, że to jest niesprawne, tego nie powinno się używać, tak nie robić, podstawiać totów pracownikowi skrzynek pod nogi. I po prostu menadżer przejdzie, czy lider obok i nie respektują tego wcale. Jeżeli zgłaszamy to ponownie, typu na przykład naprawy dystrybutora z wodą, one stoją po miesiąc i nie są naprawiane. Te paleciaki, przecież to doprowadza do wypadków. Ale nikt, po prostu Amazon menadżerowie, nikt na to nie reaguje. Amazon sur la santé, leur système, c'est leur leitmotiv, c'est safety first. Leur problème, c'est la santé, c'est le problème de tout le monde, la sécurité, c'est le problème de tout le monde. Mais en fait, le discours qu'ils n'ont pas et qu'ils devraient avoir, c'est productivité first, business first. Voilà. Moi, je donne un... Amazon cały czas ściemnia i wymyśla swoje po prostu bawi się pracownikami totalny wyzysk, nie zwraca na to uwagi na pracownika.